Witam bardzo serdecznie na dzisiejszym streamie w Alfie. Alfa ST2 Team League Dywizja Pro. Dzisiejszymi graczami będzie Nerazim, Aristoris, Noxter, moja. Taki skład. Czekamy na założenie pierwszej gierki. Naszymi przeciwnikami będą goście z drużyny Hasu Players, którzy pochodzą, no tam, z CIS, czyli tam Rosja i te sprawy. Rosja i te sprawy, tak więc będzie szybka wygrana. I tak, zacznę jeszcze od podziękowań, gdyż wczoraj weszły dwa donaty. Sepsaft zdonatował za 5 euro i Mike Roshi 15 zł dla psychola na kebaba. Tak więc bardzo dziękuję za dwa donaty. Dzięki bardzo Dr. Nidus za hosta. No, powinno być. Nie wiem czemu Mobot nie chce działać. Coś tutaj jest nie tak. A to działa? Nie działa. Ech. To więc czekamy. Kurczę, no nie wiem. Niektóre działają w takim razie komenty. A, dobra, już widzę. Już widzę. Okej. Dobra. Cześć, Miska Wejrem. Witam bardzo serdecznie. Ready. Jesteśmy ready wszyscy. Tak więc... jeszcze muzyczka oczywiście. Wow. Walnęło mi po uszach. No nic, tak więc przywitam wszystkich jeszcze z osobna. Witam Pucek, Toczaman, Aristory, Dr. Nidus, Drago, Miska Wejra, Mr. Template i resztę botów. Witam bardzo serdecznie. Aristory również. Jeśli kogoś nie przywitałem, to tylko dlatego, że nie ma go na liście póki co. Ale to się zmieni. Pierwsza gra Nerazim kontra Shame, czyli PvZ. Zobaczymy na mapie Triton. Witam bardzo serdecznie. No i cóż, lecimy. Pierwsza gra dzisiejszego wieczoru. W prawym dolnym rogu dla drużyny Indyk Crew czerwony Protoss, Nikita, Nerazim, Belkin. Nasz rosyjski przyjaciel, bardziej ukraiński, rosyjski. Z lewej górnym rogu zaś naszym przeciwnikiem z drużyny Hasu Players, zielony zerk Shame. Shame on you. Jak ktoś oglądał grę o Tron, to wie, o co chodzi. Oby się wstydził swojej porażki. Taką mam nadzieję, przynajmniej. Standardzik, wall od Protossa. Mamy ekspansję z Trony, Hatcherhe ze spylony Zerga. Jako pierwszą zagraną... O, troszeczkę jestem za głośno. Tutaj się ściszę, tam się ściszę. I będzie dobrze. Okej. Okay. Dobra, gramy, let's go. Kolejne drony na pasku produkcyjnym. Zwiat oczywiście wjeżdża. Protoss się nie bawi. Protoss niszczy, miażdży. Każdą raz jak na jakąś się natknie. Siema, doktor. No, widzę, że wszyscy na czacie się witacie. Bardzo słusznie. Kulturka musi być. Bardzo się cieszę z tego powodu. Mamy gate, mamy Cybernetic Core. No teraz w skrócie, póki nic się nie dzieje, gramy na drużynę Hasu Players. W pierwszym meczu, tak jak już widzimy, jest Nerazim kontra Shame. W drugim meczu na drużynie Night... na mapie, przepraszam, Nightshade będzie Aristory kontra Minde 4K. Zaś w
trzecim meczu na Simulacrum LS Trago kontra Snockstar i na czwartej Eternal Empire Nico Rockt kontra Moja. Tak się dzisiejsze składy mają. Oczywiście grupa śmierci dla nich, S for Indych, dokładnie tak. Wiadomo, wygramy. Witam Trifax. No i technologia wybrana Stargate przez Protosa. No widzisz, Pucek. Ja tu wszystko wiem, co potrzebne. Znaczy nie wiem, jak ich się nazywają. King? No widzisz, Pucek. Widzisz, doceniają. Pewnie przygotowałem się, więc znam graczy, znam ich imiona, znam ich nazwiska, znam ich przeszłość. No Nerazim lubi zaskakiwać. Czasami pozytywnie, czasami negatywnie. Zobaczymy, jak mu dzisiaj pójdzie, ale mam nadzieję, że pozytywnie nas zaskoczy. No co prawda już dwa linki wbiegły do bazy Protosa. Ale jeszcze nie przedstawił. Doktor Nidus, ja za każdym razem, jako caster, przedstawiam się na moim streamie, nawet, o, zrobię to nawet teraz. A czy ty mi się kiedyś przedstawiłeś? Bo nie pamiętam. Więc jeśli się przedstawisz, no to spróbuję cię zapamiętać. Za pierwszym razem może ciężko u mnie, ale za drugim, trzecim będę już cię pamiętał i wymieniał z imienia i nazwiska. Dobrze, mamy Forge'a, mamy Oracle, mamy drugą Oracle, w sumie Forge. Nietypowe. Przynajmniej jeszcze tego nie widziałem. Żeby Forge był zbudowany przed jakąkolwiek technologią. Mamy Robotics Facility zagraną. Zaraz będzie Cybernetic Core możliwe, choć w sumie ten Forge mógł go opóźnić. Ok, Forge anulowany. Nie, zbudował się. Mamy Nidusa. No, tutaj ma... No, ale to na razie nie zauważy, że tutaj nie ma dronek. Zauważył też tego Nidusa. Tak, zauważył. Pewnie, że zauważył. Mam nadzieję, że na niego kliknął. Wie, co się święci. O, tutaj dziurę zostawił. No, ładnie. Tak jest. No i teraz będziesz szukał. Co prawda ten... A, tutaj mamy Overseera. Się weźmie za to, żeby sobie dawałeś swoje motki. Pucek, dla mnie to bez problemu. Ja ci mogę od razu zagwarantować, że będziesz stawiał suba. To tam żaden problem. Sam przecież wiesz, że w sumie to głównie za waszą sprawą nie ma jeszcze możliwości subskrybowania. Tak, to już bym dawno to dodał, bo jest taka możliwość. No dobra, mamy pełno zerglingów. Mamy Nidusa tutaj postawionego. No i jedziemy. No, trochę mało tych jednostek. Tutaj też mamy Changelinga. Dwie Sentry, dwie Adeptki, dwie Zeloty. Ten w sumie plus jeden się nie zakończy. Teraz pełno armii stąd wyjdzie. Tutaj też kolejny Nidus powstaje. No i teraz... Okej, myślałem, że już wyjdzie z tego. Na szczęście nie. Co prawda teraz obrona z przodu ucierpi. No, ale dokończ tego Nidusa, co ty robisz, Nerazim? O właśnie, dobrze, nie udało się wyciągnąć tutaj żadnych z Nidusa. Imię doktor Nidusa. O, dobrze, doktor Nidus, przedstaw się na priv jak najbardziej i wtedy będę ci pamiętał. No dobra, tutaj się dzieją niezmierzone rzeczy. O jejciu, mamy supply blocka ze strony Shame'a, no to w sumie bardzo dobrze. Puszczona część jednostek Zerga. No to było według planu, tak mi się wydaje, Nerazima, żeby tu za dużo nie było jednostek. Okej, okay. No te Starkery muszą zniszczyć tego Nidusa. W sumie czemu nie weźmie tych Oracle, nie postawi żadnych pułapek, nie zniszczy tych Lingów. Widać, nie czeka nimi na coś większego. Nidus już wyszedł, o nie. No i tutaj poważny błąd ze strony Nerazima. No, umożliwił wyjście temu Nidusowi, przedostanie się Zerga. Jego jednostek do swojej bazy. Na szczęście tych jednostek nie ma za dużo. Okej, okay, kolejne jednostki nie zdążyły wejść. No, dobra, ten jest zniszczony. Czyli mamy w networku, mamy dużo jednostek. Może się tutaj
wyrzucić jeszcze, ale skąd już ten wiem? Dokładnie tak, teraz już wiemy. Mógłby w sumie się pokusić o zniszczenie tego Nidusa. O, już to zrobi. Super, super. W międzyczasie Zerg przeszedł do Roachy. W sensie przechodzi, żeby zagrać Roachę. No ale tu już są trzy mortale. Więc armia Protossa sowita. Duża i niezmiernie. Niezmiernie się z tego cieszę. Na razie im stawia trzecią bazę. Co prawda przydałoby się ten Kryptumor jeszcze oczyścić. Oraklami może. Mamy małego supply bloka. Powinien być no shame. Dokładnie tak. Witam bardzo, to Czaman. Na dzisiejszym streamie. Czołem. Tak jest, dokładnie. No i cóż, czekamy. Tutaj wjazd Oracle, no niestety strata. Ile? Dwie padły. No ale póki co, obrona fantastyczna ze strony Narazima. 56 lingów, 1 queen, 5 nydusów. No trochę dronek padło. A ze strony Protossa? Podczas obrony? Jedna zerota? Jeden zerot? Co to jest? To żadne straty. Teraz dopiero dwie Oracle stracił jeszcze. Więc naprawdę cudowna obrona. Może kolanem? Może być kolanem. Okej, mamy tutaj w sumie jednego Archona. Więc no, na ten przypływ lingów jak najbardziej. Ale tutaj no, trochę probek padnie. No, na szczęście rzucił się na kanona. Dobrze, to dla naszego. Mamy tutaj masę Roachy. No, trzy Immortale zagrane. No i GG, odklepuje. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje, proszę Państwa? No tak, 47 dronek, no to wszystko wyjaśnia. Na szczęście paskudny Olin nie wszedł. No, razem się wybronił, bardzo ładnie, bardzo się z tego cieszę. Tak więc mamy 1-0 dla drużyny Indyk Crew. No i super. Kolejna mapka Nightshade, tak jak już wcześniej powiedziałem, będzie na niej rozgrywał swój mecz Minde 4K i Aristori, czyli Tomasz Aristori Rutkowski, jakby ktoś się pytał. Okej, mamy potwierdzenie. Ready, wszyscy ready, super, możemy jechać. O, ZVP teraz przed nami. Mamy 5800 kontra 6000 MMR-a. Oboje z Grandmastera, więc będzie się działo. Easy Soprano. W międzyczasie jeszcze przywitam resztę. O, dużo się nie zmieniło. Snowstar witam, Tyfaxa witałem, Toczemana również witałem. Okej. No i cóż, 1-0 dla drużyny Indyk Crew i przechodzimy do kolejnej rozgrywki. W prawym dolnym rogu grający pomarańczowym Protossem Minde 4K z drużyny Hasu Players. Zaś w lewym górnym rogu grający zielonym Zergiem Tomasz Aristori Rutkowski z drużyny Indyk Crew, rzecz jasna. Wygrywający póki co, wygrywający team 1-0, oczywiście nas. Misji to chyba do Miss Caveira. Nie? O, to wszystko to miłość do Miss Caveiry. Jak nic. It's for you, Miss Caveira. Love. True love. Honorowy zerg, dokładnie. Wyszedł, a nie się bawił. Zobaczymy, czy ten Protoss będzie równie honorowy. Zagrał Nidusa. No tak, tak. To na pewno. Z tym nie mogę się nie zgodzić. Więc nie. A, czyli nie jest honorowy. No dobra. No okej. Okay. No honor ma swoje granice oczywiście. I Nidus oczywiście jest przekroczeniem wszelkich granic honoru. Powinien się wstydzić i schować głowę w piasek. Prywatnie mąż, Miss Caveira Indyk Crew. P
proces po masce zlota przechodzi na synego. Prywatnie wąż. No tak. To było widać. Pamiętamy, że oczywiście mamy 2 minuty delaya. Bardzo się z tego nie cieszę, gdyż nie mogę z wami rozmawiać w rzeczywistości, że tak powiem. No i co? Aristory zaczyna spokojnie. Jest haczerka, są lingi. Jest wszystko, czego mu trzeba. Protoss oczywiście od adeptki rozpoczyna swoje właśnie i od Stargate'a. Więc bez żadnych tutaj... No, różnic, okej, tutaj próbuje, będzie chciał blokować, nie? Zauważy do HCR-kę, super. Czy super dla niego, gorzej dla nas, ale to było wiadomo. Może to jest Mindel 5K. Mindel... No, przecież tak powiedziałem, że Mindel 4K. Mindel 4K. Mindel 4K, no jak nic. A co? Mindel K4? Mam go jeszcze może tytułować królem od razu, co? You are so sweet. No tak. I don't get emotional. Oho, jest już. Jak on 4K będzie grał? No właśnie, w 4K pewnie ma taki komputer i znaczy taki monitor. I się tak nazwał. I love moja. No i wszyscy wyznajemy sobie teraz miłość, super, bardzo się cieszę. Mamy Oracle zagraną. A właśnie, może być Mindel 4K, niech wam będzie. Jak najbardziej, no już tutaj oczywiście Oracle zauważona, spory w przygotowaniu, królowe również nastawione na przylatującą Oracle. Protoss dodaje Robotics Facility i Forge'a. No i ładnie, przegoniana. Nic nie zrobiła, nie była w stanie nic zrobić. Dodawany Twilight Council również. Stop playing to yourself. I don't... Tobi SC, hello. Welcome on the stream, witam na streamie. No i mamy co, dronowanko ze strony Aristoriego. Protoss siedzi na swoich probkach. W sumie wymaksował się, nie robi dalej probek. Zbiera minerały. Na coś innego, okej, okay, już tutaj adeptki przygotowane do budowania, znaczy do obrony trzeciej bazy przed lingami. Hello Tobi, hello, yeah, hello. Ein game in Alpha Team League gewonnen scheint eine Reiritate. Ja zu sein. Ein Game und die ganzen Cups, die du gut abgeschnitten hast. Ach, ten Deutsch. Ich liebe Deutsch. Okej, okay, mamy plus jeden ze strony Protossa. 2 Gated Temple, I have the Dine. I mutowanie w Lair przez Aristoriego. O, nie ma dziury, to nie ma dziury, niestety. I hope you playing so well with VSM cares. Yeah, we are always good players. You always play good. Very good, very well. I don't know if no. 4 von und die 3 von mir waren lose. Mamy warpowane już tutaj archony, już są już zmieniane archony. Warp jest w pogotowiu, zobaczymy czy będzie na to przygotowany Aristory. No tu są 4 królowe, więc myślę, że wystarczająco. O, jakie rozejście w półkole, w słoneczko. Mamy Roach'e, dobra. Tu już warp jest zauważony. No, on leci do głównej bazy. Czy Roach'e już tam wędrują? Dobra, zaczynają wędrować, super. No ale te, dawaj Aristory, wracaj tymi Roach'ami. Od przodu też będzie atak, wjazd zerotami. Oj, od góry też, no może być ciężko. Może być ciężko, Aristory traci jednostki. Traci drony. 9 dronów już stracił, no musi się tutaj dobrze rozdzielić jednostkami. Okej, ta flanka już się wycofuje. Ale jednak w głównej bazie
atak ciągle postępuje. Archony przeniesione, no nie udało się przenieść archonów. Bardzo dobrze. I recall. Spójrz, klasy jest pretty good. Moja, you don't like me. You didn't like me, znaczy you don't like me. You won't. Indy. German cast, go, go, go. Ah. Próba przejścia roachami do trzeciej bazy Protossa. Zobaczymy, jak to wyjdzie wszystko. No, zeloty padają, tutaj kanony jakieś są, ładny stasis, no i drugi stasis, no i połowa armii Restrygo zamrożona. Musi uciekać. Spire postawiane, no to jest dużo, dużo armii. No i teraz centry też powstają. Więc ja bym już zostawił te jednostki tak naprawdę i uciekał. Gdzie pieprz rośnie, no bo to będzie strata wszystkiego, co tutaj jest. Na to wygląda. Niestety, Aristoi dostaje lekkie bęcki. Zaraz po japońsku zacznie gadać. Nie, po japońsku nie umiem. Okej, mamy Spire, mamy odłożony gaz, mamy 10 mutalisków w drodze. Ale tutaj mamy pełno archonów, w sumie 4 żarówki. Wystarczająco, żeby obronić mutaliski. Plus 2 zakończone, jak to wygląda ze strony naszego gracza. Plus 1 do ataku range. No i tak z tym rozpali teraz. Oj tam, Misatov. Trzeba wspierać innych casterów. Nie, no wiem. Wszyscy lubią Indiego. Dobra, lecimy dalej. Aristory odrabia drony. No w sumie 60 do 61 nie za dużo. I teraz mutaliski się natykają na tą główną armię. No tu jest... O Jezus! I pod archony. Ciepnął. No ile stracił już? 6 mutalisków. No niezbyt dobry wjazd, tutaj też Stalkery będą w stanie obronić to wszystko. No i Aristory ma problemy. Pomarańczowy Protoss będzie w stanie tutaj zagrozić to srogo. Tu jest trochę tylko roachy. Plus 2, czyli też ulepszenie lepsze dla Protossa. No tu trochę oczywiście pomęczy. 12 probek padło, no ale pierwsza haczerka już też upadła. Disgusting when he is playing. I zobaczymy. No teraz w sumie teraz to Aristory wygląda dobrze. Nie wiem skąd wytrzasnął to armię. Jak to zerk pewnie z kokonów. No ale stracił bazę. Ma na szczęście na dole, więc ładnie. No tutaj ładne force fieldy. Jak już z Puckiem rozmawiałem, ciężko je stawiać tak szybko. No i tutaj, no nie była to zbyt dobra wymiana, choć w sumie armia za armię Protossa nie jest zbyt dobra. No te mutaliski, nie wiem po co one tu wleciały, to nadal są czynne dwa archony. Mutaliski tak naprawdę oddane za darmo. Armia stracona Protossa, zerk w sumie też nie za dużo ma. Protoss ma trochę mniej workerów, ma mniej probek. Tutaj w sumie limit na stalkerach teraz, blink rozpoczęty dopiero. Well, you are good, doing good. Just wondering why Indy is not casting Indy doing stuff. Aha. Okej, moja. Ask him, yeah. Dokładnie. Ask him. And you will know the answer. Mamy High Templary, tutaj wjazd, no dwoma utyskami. Trochę wystraszą te probki, ale za dużo nie zrobią. Co my mamy tu? Ulepszenia plus 3 ruszyły dla Protossa. No niestety Aristory zapomniał o nich, zapomniał o swoich ulepszeniach. Teraz speed do Bane'ów, dalej roachy grane. W sumie Protoss też siedzi na 12 minuta prawie, a Protoss siedzi na 3 bazach. No ciekawie. So it's good, but don't speak English? Misato, I can speak English.
very well, but I can. But speaking in other language on the stream is a little bit hard for beginning, of course. No i właśnie, już mi się miesza polski. Dobra, przejdę na polski, już nie będę tutaj próbował zgrywać Hojraka. Idziemy dalej. Aristori. No, dużo armii, ale czy zwycięży z protoską armią? Ulepszenia, no, zdecydowanie na korzyść Protosa. Plus 3 do plus 1. Bejningi, no, zobaczymy jak się wtoczy. Nie ma tutaj Sztorma zagranego, mamy za to Archony. Jak będą tutaj próbować ostankować, ale Bejny się przedostają. Ładnie, ładnie to zrobił Aristori. Teraz trzeba jeszcze powalczyć z tymi zelotami, zniszczyć te Stalkery. No i Protos pęka. Protos nie daje rady, Bejny się wtoczyły. A jak już Bejny się wtoczyły, to... to tak to jest. Że Protos musi umrzeć. No i teraz, czy to będzie dokończenie? 115 limitu armii do 308. Ulepszenia nie pomogły, no niestety. Znaczy, stety albo niestety, brak Sztorma u Protosa to jest rip, jeśli chodzi o walkę z Bejnami. No i tak, jednak Aristori zrobił callback. Protos zrobił throw. I w takich to okolicznościach zobaczymy chyba 2-0 dla drużyny Indyk Crew. Czyżby tak miało się to skończyć? No, Bejny już wjeżdżają od tyłu. Walą w Stalkery, teraz jeszcze wjadą w probki. Ładnie, 6 probek padło, 7 probek padło. Armia zniszczona, 98 limitu armii do 12. Czy to będzie koniec? Teraz wybuchy i GG, tak jest. Minde, czyli pomęcowy Protoss, odklepuje. O, jeszcze może 108 minut tak siedzieć na trzech bazach. Jak to mówił ten... Nerka, tak? Że na trzech bazach siedzi, ma niezabijalną armię. Ja wiem, że sobie żartujesz, Misatov. Nie ma sprawy. Nie przejmuję się przecież tym. Sam żartuję. Tak więc mamy 2-0. 2-0 dla drużyny Indyk Crew. Czy zobaczymy 3-0? Czy zobaczymy może moją w starciu z Nikorokt? Nikorokt? No okej. Okay. Nikorokt, Nikorokt, nieważne. A może wystarczy już tylko Snokstar? Snokstar proszony na ring. Jest, Snokstar, super. No więc teraz zobaczymy ZVT. ZVT. Nerci miał rację, dokładnie. Note that Aristori said 6k Protoss shoot me to me before this match. A, moja. But he win this game. So. Yeah. Tak to już jest. Aż z piwo muszę, no tak. S for Indyk. Czekamy na przeciwnika, którym będzie Elestrago Terran. Czy już jest tutaj gdzieś? Nie widzę. O, jest. Jest na czacie. Jest to Terran mający 5486 MMR-a. Snowstar aktualnie nie wiem jaki ma MMR. Nie jest ukazany. Aristori coś wygrał. Dokładnie. Tylko koszulkę dostał już gwiazdarzy. No tak. Pretty probably. Why Mikołaj? Kogoś mocniej szukać jakiegoś 6k Protosa. Z
Zerki imba. Wczoraj się kłóciłeś, Arystory, nie? Z tego co pamiętam. Moja you wouldn't play. No dokładnie. Pewnie nie zagrasz. No mamy małe opóźnienie. Czekamy na gracza z ich drużyny. El Estrago. Na razie się nie pokazuje. Dobra, czekamy na ostatnie rozdanie. Ostatnie starcie, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że dobrze mi się wydaje. I będzie 3 do 0 dla drużyny The Crew. No na razie tutaj zaskakujemy. Na razie wygrał Arystory po ciężkiej batalii. Też udało mu się wygrać. I trzecia mapka Simulacrum. El Estrago kontra Snogstar. Tak jest. I przechodzimy do kolejnego meczu. Tak więc w prawym dolnym rogu grający dla drużyny Indyk Crew fioletowy zerk albo różowy zerk Jakub Snogstar, gwiazda. Zaś w lewym górnym rogu jego przeciwnikiem z drużyny Hasu Players El Estrago, niebieski teran. Snogsboy, Snogsboy, yeah. Snogsboy is playing now. Okej, okay, od czego tutaj zaczniemy? Od czego? No, rafineria, baraki, standardcik, a Snogstar? Od haczerki. No i super, i pięknie. I póki co machro otwarcie. Zobaczymy, czy coś się zmieni. W międzyczasie jeszcze przywitam wszystkich, których jeszcze nie witałem. Misato Puc, no w sumie to wszystkich. Misato, Pucek, Toczaman, Arystory, Commandero, Drago, Indy Kiss, Bat, Maha, SC2, Megaxa, Miss Caveira, Moja, Template, Nerazim, Suhinho, SXND, Keeper, Tobi, Trifax, V&K, Vigopros, witam bardzo na streamie. Hello on our stream. Lecimy z trzecią mapką. W Alpha SC2 Team League, drużyna Division Pro. No results. Tak jest, Snogstar nie ma rozegranych gier. A właśnie, czy w ogóle Snogstar grał, rozgrywał jakieś gierki? Bo chyba trzeba mieć do Alfy, nie? Rozegrane jakieś ladery. Więc nie wiem, czy wyszedł z dywizji, czy ich nie zagrał. Moja lisa. Moja liza. No tak. Mamy zagraną fabrykę. Speed do lingów. Trzecia baza zaraz powstanie ze strony Snogstara. Już tu Reaper będzie próbował blokady. No, zauważy tą dronkę. Więc pewnie ją... Okej, okay, no, będzie chciał na nią polować. Już tutaj ekstraktor zrobiony. Musi anulować. No teraz będzie się bawił trochę z tym. No, tutaj, no. Kliknął na czynne dronki. No i tutaj ładnie, ładnie Lestrago przeszkadza. Ale teraz został wymikrowany. Chciał zablokować tu, ale dronka poszła tutaj. No więc baza się buduje. Jest w drodze, mamy starport ze strony terana. That for fun, it can be so fast. Grałem na tego terka. No i widzisz, Arystory bardzo dobrze. A, na tego terka, na El Estrago. I co tam zrobił? Wygrałeś, przegrałeś. Posłałem repa. A, czy jednak wygrałeś z tego, co mówisz. Świadczy to, że wygrałeś, skoro wysłałeś mu repa. No ciekawe, czy zagra to samo. To oznajmij nam, jak tak, jeśli tak będzie, Arystory.
trzecia haczarka. Póki co, no, mamy tutaj Liberatora w drodze. Ze strony Snokstara, Roach Warren. Indyk is bad, tak, jest, you're bad, very, very bad. Już, tak, tutaj, wyrzucić. TVT? Jakie TVT? ZVT. A, w ostatniej grze, no tak, w ostatniej grze jest. Do pro nie trzeba, no i super. Czyli prosi mają ulgę. Maybe stream instead. We will see. Moja, we will see. Okej, dobra, już tak nie krzyczcie na mnie tymi kolorowymi wiadomościami. Mamy wjazd Helionów. No, póki co Snowstar nie ma zbyt dużej armii, ale tutaj ładne otoczenie, no. Złapię. Okej, dwa Heliony padły. No, trzy Heliony padły, ładnie. Dobrze to rozgrywa, Reaper wjeżdża, tutaj z tej strony Liberator też trochę przeszkadza. Sześć dronek padło, mogło być na pewno znacznie gorzej, ale oczywiście też mogło być lepiej, nie? A teraz te drony zgrupowane. Na szczęście Roach na posterunku. Osiem dronek, jak mamy tutaj straty? 9 dronek, 14 linków do 6 Helionów i innego Reapera. No, jednak zadał trochę strat, teraz znowu kolejne drony padły. Liberator ciągle tutaj lata po bazach. Lair już na ukończeniu. Teren dodaje baraki, dodaje Engineering Bay'e. Dodaje Marudery, czołgi, Steampack, czyli będzie biograne. 12 dronek. No już się tutaj trochę niedobrze robi dla naszej drużyny. Trochę niefajnie. Mamy Banning Nest zagrany. Plus 1 do pancerza. Wygrałem S. 8 Hellbat, push libem into bio. Aha. No to na to teraz też tak zagrał. Tylko teraz tak, tylko bez Hellbatów, tylko Heliony. Zagrał. Więc prawie podobnie. Teraz dodatkowa fabryka. Czyli będzie, no będzie na pewno grane bio z czołgami. Trzecia baza już w drodze. Czy Snokstar będzie leciał zaraz pod swoją kolejną bazę. No, póki co wyrównany przychód. Co oczywiście nie świadczy za dobrze o Zergu, w sensie nie świadczy o jego korzyści. Czwarta baza postawiona przez Snokstara. Tu jakiś changeling sobie maszeruje. Mamy Evolution Chamber zagrany, dodatkowy speed do Bane'u, speed do Roach'y i plus 1 do pancerza. Plus 1-1 u Terana. Armory również zagrane, więc będą ulepszenia do czołgów. No i czyste bio będzie, to znaczy pure bio, pure marine póki co. Ładnie rozchodzi się Elestrago po mapie. Będzie po prostu skautował, będzie wiedział, czy zerk nadchodzi, czy nie. No to jest zawsze konieczne, mieć wizję na mapie. Wtedy zerk ci nie zaskoczy. Mamy szybkie zakopywanie do min, znaczy zakopywanie do min szybsze. Razem z, od razu z Klaukiem. Plus miny. No i pierwszy drop ze strony Estrago. Medivac już zmierza w stronę zerga. Ale chyba tylko po to, żeby czyścić Cryptomor. No tak, tak to wygląda. Też tutaj jakiś atak jednym marinem. A, czy to nie będzie wizja, to jednak było tylko takie zajęcie uwagi z zerga, żeby ten drop mógł zniszczyć te kryptomury bez zbędnej obrony. Było intwizji. Yeah, that's strange, nie? Strange. Mamy infestation pit zagrane, plus 2 do pancerza, plus 1 do ataku dla jednostek walczących na gołe pięści. Czwarta baza ze strony Elestrago, również rozgrywana. Mamy wyjście zdecydowane, bez czołgów. Czołgi, w sumie tutaj mamy jednego czołga. Gdzie miny z malinami. No już mamy zakopane. Zobaczymy, co Snokstar z tym zrobi. Armia, no niekoniecznie przemawia na jego korzyść. Teraz, oj, tutaj będą za dobre wybuchy. No nie najlepsze
nie najlepsze rozdzielenie. Mamy też wjazd do maina. Obrona dronami. Też niezbyt dobra. Nie jest to dobre, zbyt dobre wyjście dla Zerga. No i powoli, powoli teren zyskuje przewagę. 67 SCV do 61 dron. Armia mniej więcej porównywalna. Mamy hive ze strony Snowstara. Plus 2 do pancerza i do damage'u dla Terka. Zagrane 3 tych laby. Czyli będą dodawani maruderzy, żeby przytankować trochę obrażeń. Szybkość do overlordów. Rozgrywana. Tu już Marin czeka na jakąś dronkę. W sumie to na tą dronkę czeka. Na bazę. O! Złapane jednostki. Ładnie, ładnie tutaj kulki z nieba poszły. O! No wyślij tu jednego Linga albo coś. Cokolwiek. Mamy wjazd od dołu jeszcze z Terana. No i tu jest niebezpiecznie. Tu można stracić haczerkę, jeśli przyceluje z Teran. Na szczęście nie przycelował, przycelował tylko po gazach. Gazy można szybko odkupić, dużo nie kosztują. My mamy teraz wejście do maina. Ładne, ładne kulki poleciały z góry. Też walka u góry. Tutaj Teran, znaczy Zerg sobie poradził. Jak najbardziej, ta armia też musi się wycofywać. Terana, no i tutaj próbuje Teran jakoś zdobyć pole do manewru. Zbić Zerga z tropu. Ok, mamy jednocześnie Ultra Cavern i Spire rozegrany. Adrenalina do Zergów. Zerglingów. Powrót dropu. No, gdzie jest twoja armia, Snowstar? Ok, u góry czyhała. No i ten Ultra Cavern, no niestety padł. To już duże straty. Ok, znowu będzie tutaj. No jak jeszcze spawning pool z tym ulepszeniem, no nie, tak, spawning pool też padł z ulepszeniem. No i Teran powoli rozmontowuje Snowstara, niestety. Tak to wygląda, wyrównana liczba SCV do dron, armia porównywalna, lepsze ulepszenia dla Terana. Miny na szczęście nie mają już jak wybuchać. Tutaj jeszcze trochę ładunków zostało. No, overseary prawie padły wszystkie. Mamy tutaj też atak, mamy kontry Snowstara. SCV padają, haczerka pada, u góry się wycofanie. 14 SCV, więc Snowstar też zadał mały cios. 69 dron do 53 SCV. Ładnie Teran ratuje swoje jednostki, nie zostawia ich na pastwę losu. Już ląduje w głównej bazie. Snowstar już częścią tam armii zmierza. Reszta armii próbuje tutaj walczyć. No i armia wyrównana. O, ładnie ustrzelony pełny medivac. O, tego też nie zauważyłem, przepraszam. A, tu jest drugi już Ultra Cavern rozegrany. Już 7 ultraisków, 7 dzików wjeżdża. Liberatory rozpoczęte, atomówki. Ghosty będą również dokładane do kompozycji Terana. Cloak dla tych ghostów. I znowu kolejne męczenie Terana. No, Teran nie może odpuścić Zergowi. Musi ciągle atakować, ciągle się wymieniać. Ładnie haczerka ustrzelona. Ładnie to zrobił. Zauważył też ultraliski. Tu już nie ma jak wylądować. Mamy rozszerzenie do MP rozegrane. Jakby miały się tutaj pojawić jakieś inwestory. Ewentualnie Vipery. No, baza u góry padnie. Na szczęście nie padnie. 6 dronek padło. Teraz znowu wjazd do głównej bazy. No, Snowstar ma ciągle coś tu się dzieje. Liberator ubił już 14, 15, 16. 15, 16 już dronek padło. No, tutaj, no, mówię. Teran dobrze rozgrywa tą mapę. Gania Zerga po całej mapie. Teraz dokłada do kompozycji Ghosty, dokłada dwie kolejne bazy. Limit armii wyrównany, niestety, jeśli chodzi o drony, no to przewaga. Przewaga SCV nad dronami. Ulepszenia
lepsze dla Zerga. Okej, okay. No widzisz, Snowstar, wypuściłeś tu armię, żeby załatwić terana, ale nie zostawiłeś tu, jakby miał się przemieścić z powrotem. Ech, witam My Hiroshi. I tak to będzie ganiany od dołu, cała armia pójdzie na dół teraz. Tak jest, F2 kliknięte. Wszystko idzie na dół, a od góry kolejna część jednostek terana. 15 dronek padło, co my tu mamy? Tu ghosty. Gdzie te dronki padają? Tutaj wjazd terana od góry. Ultraliski osamotnione. No niestety nie mają jak walczyć. Okej, okay, teraz doszła część jednostek terana. Znaczy Zerga, Zerglingi. No i 36 dronek do 63 SCV. Tu musi pójść na wymianę już Snowstar. Ma większą armię. Zobaczymy, co będzie w stanie z tym zrobić. Część armii terana, no już tutaj padła. Tutaj jest wywalona do przodu. Więc oblężenie trwa. Snajpy rzucane na ultraliski. No, tu miny wybuchną, ciepną. Okej, ultraliski padają. No, armia Zerga topnieje. Terana również. Zobaczymy, kto się otrzyma dłużej. Zerg ma lepsze ulepszenia. Bejny wchodzą. 17 C padło. No, teraz odzyskał równowagę Snowstar. Dochodzi część armii od dołu terana, ale czy to wystarczy? Czy te ultraliski dadzą sobie radę? Czy te dziki będą walcząc z piechotą, dadzą radę? Czy zostaną jednak wymikrowane? Ładna mina. Osłabiła trochę ultraliski. No tutaj armia nadal porównywalna. SCV padają. Liczba ekonomiczna wyrównana. No, teraz tak, mamy tutaj liberatory, mamy dziki, no nie mamy jak ubić tych liberatorów w sumie. Okej, teraz jakieś korosywy poszły. No i Zerg napiera. Snowstar, ciężko stwierdzić, czy przyjmuje inicjatywę. Na to póki co wygląda. Kolejne dziki dosyłane, niestety liberatory też się pojawiają, a nie ma jak ich już zniszczyć Snowstar. Więc będzie musiał się wycofać. 44 drony do 33 SCV. Czyżby to był comeback Zerga? Mamy przejście w koruptory. Do planetarka się robi. Tu też jakieś command center sobie lata w kółko. Tu liberator też przeszkadza w zbieraniu. Na razie Snowstar nie rozgrywa Great Spire. No, Brehant Air zawsze boli. Era. Tak to już jest. Ale miał w sumie Spire. Mógł trochę dołożyć. Mniej dzików. Mniej tych naszych ultralisków. Trochę koruptorów byłby w sumie chyba lepiej. Orbisar by obroni. Witam bardzo serdecznie NAFNAF na streamie. Mamy kolejne podejście terana, no i baza Zerga pada. Baza Snowstara Jakuba upadła. Ładne ciepnięcie miny w swoje jednostki również. Tu znowu liberator męczy. No na szczęście ma gdzie zbierać jeszcze Snowstar. Tu jeszcze może wysłać swoje drony. Nie wiem, czy to... No na razie tego nie zrobi. Robi w sumie, zbiera z ninja, że tak powiem. Snowspock. Dokładnie, no jak tutaj mają się sprawy w ogóle, jak to straty? No, wyrównane nawet. Trochę więcej wespanu stracił Zerg, trochę więcej minerałów stracił Terran. Ale marudzić nie można, no teraz ta armia będzie ciepała w te dronki. Mamy wejście. Zobaczymy, mamy tutaj Bane'y, no nie eksplodowały zbyt dobrze. W sumie chyba na dwóch czy trzech parinach. I Snowstar musi odklepać, niestety. Było dobrze, ale Elestrago zdobyła pierwszy punkt dla swojej drużyny. 2-1 dla drużyny nadal Indic Crew. Tak więc niestety, Snowstar nie dał rady. Zapraszamy do Moja, do zniszczenia Terka, będzie TVT. Ojejciu, to chyba będzie długa gra. Teraz, jeśli TVT.
jest rozgrywane. Great SP, że. No w sumie dobrze, że nie gra, nie? Biały Misiek, witam bardzo na streamie. A resztę witałem. You're such beautiful skin for ultras. Moja, zapraszam. Zawodostwo. TVT, ostatnia mapka. Eternal Empire. No TVT zawsze jest długie. Czyli Protoss. Dwa do jednego dla drużyny innych krup, póki co. I zaczynamy kolejną gierkę. W lewym dolnym rogu, grający dla drużyny Hasu Players, Nicorakt, fioletowy Terran. Zaś w prawym górnym rogu, dla drużyny innych krup, gra czerwony Terran, Sergiej, moja, Brenner. Pół Rosjanin, pół Niemiec. Teran, patrz. Dobra, przewinę TVT i podaj wynik od razu. No chciałbym przewinąć. Okej, mamy proxy baraki, proxy raksy, w sobie double proxy raksy. Ciekawe, czy będzie triple raks. Więc no jednak będzie szybka gierka. Wydaje się, że może być szybka. Nie, będzie double rax rozegrany. No już jest ciekawie, już jest tutaj all-in leci, albo w sumie mocny cheese. Oczywiście zagrane z Reapery. 3, 2, 1. No niestety, nie jest masowanie. Nie ma masowania. Mamy baraki, teraz czy powstanie trzecie? Postawi trzecie. Czyli free rax. Zagrany Free Rax Reaper. Okropna taktyka. Jak to w ogóle coś można grać? No ale może chcę doprowadzić do szybkiej wygranej. Tu w ogóle jaka zabudowa z supply depotów. Mamy już dwa Reapery w drodze. Pierwszy Reaper ze strony mojej. Moja również rozgrywany. No i zobaczymy, jak te Reapery wsiądą. Czy moja to zauważy? No już widzi, a i tutaj musi się wycofać. Zauważył te raksy budujące się, więc wie, że to jest dotyka trzech raksów. Mamy już wyjście SCV, muszą pomóc trochę swojemu Reaperowi, który no niestety wygląda na to, że padnie. No i już tu będzie Reaperowanie, Reaperu. Lecimy, let's go. No, prawie się udało toczyć. Aj, niezły try. Okej, no prawie padł, ale prawie robi wielką różnicę. Panther. No tak, tak może być. Może być czołgiem. Mamy Heliona, mamy Reapera. No tutaj brakuje tego w sumie postawienia baraków z przodu. Supply depota może. No w sumie to i tak niepotrzebne teraz. I tak Reapery mogą wszędzie wskakiwać. 3 SCV póki co stracone. Teran dalej leci w Reapery. Dalej je dokłada. Tu mamy Marina, 2 Heliony i Reapera. No oby tutaj nie wtopił teraz.
Ładnie, ładnie. No, musi się pozbyć jeszcze tych dwóch Reaperów. Okej, okay, kolejny padł. No, ale nadal mamy dwa Reapery na mapie. Helion ucierpi. Dobra, mamy drugiego Heliona. Teraz powinien jeszcze dać radę. Wystarczy dobre mikro. Moja już buduje CCK. Już wie, że się obroni. Już Command Center jedzie. Na tym zdjęciu nie był moja. Więc już wie, że się obroni. Ma pewność co do tego. Okej, no. I zobaczymy, czy ta pewność przerodzi się w zwycięstwo. Czemu mnie trolujecie, okrutnicy? O Boże, by obronił. No na razie jest hold. Na razie wygląda na hold. Tylko tutaj Reapery ciągle nieustannie robione. Dokładane. Zauważył, że Command Center budowany. To nie my, tylko moja albo SL. Nie wiem, kto dodaje te zdjęcia. Też nie wiem, kto dodaje te zdjęcia. Ale pewnie SL. Ktoś od nich. Okej. Okay. No już też Nikorekt. W sumie przechodzi w dalszego Olina. Czyli dokłada Starport, dostaje faktorkę. Dalej będzie... Sam dodajesz? O. No to ciekawe. Ciekawe, skąd ma tego koreańskiego skina, że tak powiem, na swoim zdjęciu. Mamy Clock Bounce ze strony mojej zagraną. Ciekawe, czy te baraki to... No, baraki nie będą wracać dalej, nie odkryją tego planu. Czołgi ze strony Nikorakt. Techlap również do Starporta. Więc albo Raven, albo Banshee. Raczej Raven będzie. A może tak. A po co bunkier? Moja sobie poradzi bez bunkra. Ok, pierwsze Banshee zrobiona. Już leci. O, jednak Nikorakt robi Banshee też z krołkiem. No, jak tej Banshee nie zauważy, no to będzie miał Nikorakt spore problemy. Nie wiem, czemu ten Nikorakt mi się z paleniem kojarzy. A, Nikorakt pewnie dlatego. Nikotyna, tak. No, moja będzie miał szybciej Banshee, szybciej Cloaka. Więc będzie ahead przed Teranem. Mamy w sumie na skana, ale nie mamy jednostek, które niszczą latające jednostki ze strony fioletowego Terana. Już Banshee wjeżdża, już leci atak na Cloaka. Okej, okay, jednak zmienił zdanie, jednak będzie SCV, widzi, że tu nie ma jednostek do obrony. Cyklon dopiero jest w budowie, no i teraz fioletowy Teran ma problemy. Traci SCV i GG. Tak jest, Nikorekt odklepuje, moja wygrywa gierkę. 3-1 dla drużyny Indyk Crew. Ładny hold, S-hold bym powiedział. Ładna kontra i GG. Tak więc moja w pięknym stylu wygrywa czwartą mapę. GG. Tak więc moja wygrywa, tak jak już wspomniałem, czyli Sergiej Brenner wygrywa czwartą mapkę, zapewnia tym samym zwycięstwo drużyny Indyk Crew 3-1 w Alpha SE2 Team League Division Pro. No i super, nic tylko się cieszyć. U mnie jest czarny, to że głupi nie znaczy, że czarny. Ale daltonista rozróżnia czarny kolor Aristori. Tak naprawdę, no ale to już nieważne, nieważne. W ogóle tak sobie siedzę dzisiaj na łacinie na swoich studiach. I tak w sumie myślę, mamy właśnie o tam temat nowotworów i tak dalej. I nagle słyszę nazwę, że tak w sumie się skumałem dopiero wtedy, że tumor oznacza guza. Więc kryptumor oznacza guz krypu? Ciekawe, nie? Nie zastanawiałem się nigdy nad tym. Koretę.
No więc tak, tak więc takim jednym no, podsumowankiem zergowskim będziemy kończyć powoli. 3-1 dla drużyny Indyk Crew. Dziękuję bardzo wszystkim za obecność. Dzięki Misato, Wpucek, Toczaman, Jeden Anil, Aristori, Komandero, Doktor Nydus, Drago, Lich King, Macha, Miss Caveira, Templej, Nafna, Frashu, SXND, Keeper, Tyler, Durden, Winsock, Miss Caveira i całej reszcie. Dziękuję bardzo za oglądanie dzisiejszego streama. Jeszcze dziękuję za hosta od Irlitos i Doktor Nydus. I to na tyle dzisiaj. Jutro, jeśli chodzi o jutro, to o 18:00 będzie rozgrywany mecz Indyk Crew kontra Indyk Crew VS The World, w której zobaczymy gracza Moja, dzisiaj grającego świetnie, czy ma formę, przeciwko graczowi Wooded Microp. Więc jutro 18:00 zapraszam na audycję. Na tym streamie zobaczymy Orloka, czy naszego amerykańskiego castera, a na drugim adresie Twitcha, na drugim w sumie naszym kanale, czyli na indycrew.pl, zobaczymy mnie albo BMH lub nas obu streamujących oczywiście to samo, czyli mecz Moja kontra Wooded Microp. Tak więc do jutra. Dziękuję wszystkim za oglądanie i do zobaczenia.